witajcie w kolejnym odcinku. Jest taki mały bonusik do poprzedniego odcinka. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to kliknijcie tu, albo tu, albo tu. Albo na tam. Grzesiu. Tu, na Grzesiu będzie. Tu. No większy będzie. Taki duży baner zrobimy. Robimy teraz dogrywkę między Pepsi, Coca-Colą i Popcorn. Do poprzedniej tabelki dopiszemy po prostu numerację. Ja zawsze uważałem, jak już wspomniałem, to poprzednio... Nie, to musi być Popcorn, rozpoznajemy smaki, czy po prostu numerację? Znaczy nie, ja na przykład deklaruję się jako zwolennika coli względem Coca-Coli i tak dalej. Ty jako zwolennik Coca-Coli Pepsi nie lubisz. Krzysiu woli Pepsi, a Pajączek on własnego smaku. Więc ja zaraz... Ale no to spróbujmy to po prostu może nazwać. Ja uważam, że zawsze lubiłem Pepsi. Dałem, nie wiem, wydaje mi się, że trójeczka to jest Pepsi. Też myślę, że... Trójeczka strasznie mnie w zęby ryżuje, jest mega, mi się wydaje, słodka, więc ją odstawiam. Jedynka jest taka neutralna, mi się wydaje, że pomiędzy. Obstawiam, że to jest właśnie Hop-Cola. To jest moje typowanie, więc ja sobie je zapiszę, żeby zaraz nie pomylić. Pawełek. Ja nic nie typuję, dla mnie wszystkie smakują mniej więcej tak samo. Nie jestem w stanie wiedzieć, które jest lepsze. Ale lepiej mi smakuje. Żadnych nie smakuje lepiej? Czy wszystko jest na jednej wielkiej... Właściwie nierozróżniane mam na sobie. W tej chwili przynajmniej te napoje. Okej. Grzesiu, jak ty uważasz? Ja mam te same typy, tylko Coca-Cola. Tak? Coca-Cola od razu wyczuwalna. A ja tak samo. Trójeczka uważasz? Pepsi dużo słodsza. Pepsi jest mniej słodka, co ty? Chuj słodka, najsłodsza ze wszystkich. Ta Coca-Cola jest po prostu kwaśna pomarańcza. Koli czuć pomarańcza, to cytryna. Czyli Krzysiu ma taką. Ja tak, Krzysiu ma trójka tak... Pepsi, trójka Coca-Cola, a to będzie Coca-Cola. Czyli no wszyscy mamy tak samo, a teoretycznie nie powinno się tego dać odróżnić, więc dziewczyny, powiedzcie nam, jak to było. Jedynka była Hopem. Czyli dobrze powiedziałem, jedynka Hopem. Dwójka była Pepsi. Czyli? Wyczułam. Czyli dobrze. A trójka była Lernicy. No Coca-Cola. Niemożliwe, skąd widziałeś? Kolejka z wieku. Droga dedukcji. Czyli wszyscy zgadli, co jest co. O, Pajączka, który nie zgadli. Dobra, czyli jednak ci ludzie, co mówią, że Pepsi albo Cola jest lepsza, bo uważają, że to jest dla nich lepsze, to jednak nie jest mit, tylko jest tak fakt, bo jest różnica między tymi napojami. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszamy do następnego odcinka, który pojawi się już niebawem. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapki w górę, komentujcie, piszcie w komentarzach, co byście chcieli zażyć na cenę filmiku, to testujemy to dla nas. Może chcecie, żebyśmy stosowali zupki chińskie, albo może chipsy, albo może... prezerwatywy. Tak, dobra, wbijajcie na następny odcinek, dawajcie suba. Kolejne odcinki już wkrótce. Piszcie w komentarzach, co mamy testować. Co wytypuje żółwik? To będzie jak ta małpka, co to próbowała mecze. Co to było? Ośmiornica. No, ośmiornica rysowała. Znaczy fakt, że to wszystko w pewnym momencie zaczyna smakować jak... kał nietoperza. Grzesiu? Jadłeś. Guano podstawa.